Hej, cześć, siemano wam wszystkim. Z tej strony Patryk, a to jest poradnik. Mianowicie, często piszecie do mnie: Patryk, jak robisz live na YouTube? I nie są to te zwykłe hangouty. Więc ja postaram wam się dzisiaj to pokazać w tym poradniku. Dodam jeszcze, że to jest tylko i wyłącznie opcja partnerska i dotyczy to tylko wybranych firm partnerskich, albowiem tą opcję przydzielają tylko niektóre firmy. Nie posiadają ich wszyscy, którzy mają konto partnerskie. Więc musicie się skontaktować ze swoim supportem, jeżeli nie macie tej opcji. Może wam dodadzą. Więc mi to przydzielono automatycznie. A mianowicie, o co chodzi? Żeby zrobić sobie taki live, po prostu musimy odpalić wydarzenie na żywo w YouTubie, które nie jest hangoutem. W tym celu wchodzimy w menadżer filmów. Mamy tutaj takie coś jak wydarzenie na żywo. Jeżeli tego nie będziemy mieli, wchodzimy sobie w ustawienia kanału. Nie, jeszcze coś podygałem. Wiecie co? Musicie sobie tutaj poszperać, bo często to nie jest to. Ustawienie po prostu chyba. Właśnie. I tutaj mamy takie coś jak linki. Tutaj, jeżeli tam nie będziemy mieli utwórz wydarzenie na żywo, to tutaj może być. Czy chcesz dołączyć, przyłączyć do swojego kanału wydarzenie na żywo, czy coś takiego. To kliknijcie tutaj i automatycznie odpali wam się, doda wam po prostu tam zakładkę wydarzenia na żywo. Gdy już będziemy mieli tą zakładkę, po prostu sobie w nią wchodzimy. Jak widzicie, mogę tutaj sobie odpalić jakieś live beta do testów, ale nie chcę po prostu tego, tylko chcę po prostu odpalić sobie zwykły live, który mam teraz do dyspozycji. Klikam nowe wydarzenie na żywo. Wpisuję oczywiście, jak przy przesyłaniu filmu, tytuł, opis, tagi i początek. Początek, kiedy ma się zacząć live. Jak ja to nagrywam, jest godzina 18:20, więc powiedzmy, że wyznaczę sobie godzina 18:25 i koniec live'a. Wyznaczam tutaj oczywiście datę skończenia live'a. Możemy zrobić nie dłuższy live niż 4 godziny. Jeżeli będzie dłuższy niż 4 godziny, po prostu nie zapisze nam ustawień, wyskoczy nam błąd. Więc powiedzmy, że on kończy się o 19:00. Akceptujemy tutaj oczywiście warunki. Tutaj ustawiamy sobie różne rzeczy. Możemy sobie włączyć zarabianie tutaj poprzez włączenie reklam. No i oczywiście oceny i tego typu rzeczy. I gdy już to wszystko sobie zrobimy, wybieramy jeszcze oczywiście kategorię. Zostawiam tutaj na publiczny, żeby wszyscy mogli to widzieć. Klikamy utwórz wydarzenie. Miniatura. Miniatura to nic innego jak miniatura przy filmie, czyli będzie nam wyświetlało podczas live'a taką miniaturkę po prostu w subskrypcjach. Wybieramy sobie jakiś obraz. Powiedzmy, że ja sobie wejdę w obrazy. I wezmę sobie przykładowy obraz i na przykład takiego pingwinka. Może on być niedopasowany, bo nie przerabiałem go do rozmiarów YouTube'owych. Czekamy, aż nam wszystko wczyta. Ogólnie, zanim nam to wczyta, to pokażę wam jeszcze następną rzecz, którą musimy zrobić. Musimy wybrać program, którym chcemy streamować. Po prostu streamujemy tu za pomocą jakiegoś programu, nie jest to ten Hangout, jak wcześniej mówiłem. YouTube oferuje nam tutaj dwa programy. Możemy je oczywiście darmowo pobrać, lecz ja streamuję OBS-em. Jest to program Open Broadcast Software, jest on całkowicie bezpłatny i jak dla mnie w tym momencie chyba najlepszy, chociaż nie znam się zbytnio na tym, więc jeżeli nie chcemy streamować żadnym z tych programów, wybieramy sobie inny koder. Tutaj wyświetliły nam się różne informacje. Jeżeli po prostu chcemy sobie streamować OBS-em, tak jak ja, pobieramy go, po czym odpalamy. Ja już mam go na pulpicie. Dobra, witam po przerwie. Ucięło mi po prostu nagranie, bo jak włączyłem OBS-a, wyskoczył mi błąd, że mój program do nagrywania Action nie może tego nagrać, więc skończyliśmy na tym, że tutaj wybieramy sobie, jeżeli nie chcemy streamować domyślnym programem, wybieramy sobie inny koder. I żeby streamować sobie OBS-em, pobieramy go, tworzymy sobie tutaj oczywiście scenę. To może pokażę w innym poradniku, to jest po prostu banał. Wybieramy sobie tutaj, utwórz nową scenę po prostu na tym, dodaj scenę po prostu i wybieramy sobie pulpit. Lecz to jest tutaj mało ważne. Wchodzimy sobie w ustawienia i tu jest konfiguracja i kodowanie, nie, streamowanie. Tutaj mamy serwer i mamy klucz.
I tutaj to jest moje, ja to w tym momencie usunę i pokażę wam, o co chodzi. To jest bardzo ważna rzecz, ponieważ bez tego najzwyczajniej live wam nie zadziała. Tutaj mamy nazwę strumienia i mamy URL głównego serwera. Więc URL głównego serwera sobie musimy skopiować, to jest dość długie. Kopiujemy i wklejamy tutaj, gdzie pisze serwer. Potem mamy klucz streamu. I tu wklejamy nazwę strumienia. Kopiujemy. Wklejamy. Zastosuj. OK. Dobra, w tym momencie już będzie nam łapało obraz naszego pulpitu i będzie go przesyłało bezpośrednio na YouTube. Więc tutaj sobie zapisujemy zmiany. Więc widzimy, że wszystkie zmiany zostały zapisane. Teraz możemy przejść do pokoju reżyserskiego. Tak. Przechodzimy tutaj. Oczywiście chwilę nam to wczyta. I tutaj mamy jakość, w jakiej będzie nam streamowało ładnie, czyli żeby jest dobra jakość łącza. I mamy tutaj przycisk, którym możemy rozpocząć transmisję. Więc zanim rozpoczynamy tą transmisję, klikamy sobie tutaj w OBS-ie, żeby nam rozpoczęło ładnie. Hops. Dobra. Ja sobie wezmę na pulpit. O, bo mi ten pokazało. Proszę bardzo. Wyświetla nam się nasz pulpit. I klikamy tutaj. Rozpocznij transmisję. Upewniamy się, że transmisja będzie rozpoczęta. Proszę bardzo. Mamy zatrzymać transmisję. Czyli mniej więcej chodzi o to, że tą transmisję już mamy. I teraz, żeby to sprawdzić, wchodzimy sobie na YouTube. Żeby sprawdzić, czy mamy live'a. Ja zazwyczaj robię to w ten sposób, że wchodzę na mój kanał. Wchodzę tutaj sobie do coś. Wow, ale laksy. Bo streamuję. W aktywności. No i proszę bardzo. Nazwa streamu Patryk, opis witam. I aktualnie na żywo. I widzicie, tu jest ta nasza miniaturka domyślna. I po prostu ktoś sobie takie coś zobaczy, wchodzi i jest u nas na live'ie. Proszę, nic nadzwyczajnego. O. Witam. I aktualnie na żywo. I widzicie. Dobra. Więc ja sobie z tego wychodzę. Tu kończę transmisję. Tu też zakończam stream. I to tyle w dzisiejszym króciutkim poradniku. Myślę, że spodobał wam się ten poradnik. Jeśli wam pomogłem w jakiś sposób, zostawcie oczywiście łapkę w górę i komentarz. Jeżeli macie problemy, piszcie w komentarzach, na pewno wam pomogę. Jeżeli chcecie więcej takich poradników, na przykład dokładny opis programu OBS i różne jego funkcje i zastosowania, jeszcze może dorzucę wam paczkę moich różnych tutaj scen, to piszcie również to w komentarzach pod spodem. Do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć, pa pa!